Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj wtorek, 27 dzień października 2020 roku i to jest szósty dzień protestów po czwartkowym oświadczeniu pani magister Przyłębskiej, która była łaskawa stwierdzić, że aborcja jest niezgodna z polską konstytucją i w związku z tym ma być zakazana. No ale mamy również dzisiaj 16 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ja szczerze mówiąc myślałem, że będzie gorzej, że przekroczymy dzisiaj tę kolejną barierę, liczbę 20 tysięcy, ale, że tak się niezbyt poważnie wyrażę, w tej przecież dramatycznej sytuacji, co się odwlecze, to obawiam się bardzo, nie ucieczę, bo mamy równocześnie 13 291 osób w szpitalach. Mamy 1078 z nich podłączonych do respiratora, co jak wiemy oznacza dramatyczną walkę o życie, w której ci ludzie nie mają dużych szans. Mamy równocześnie 442 tysiące osób objętych w Polsce kwarantanną, no i to wyznacza miarę tej nadchodzącej jednak wciąż no, katastrofy, która nas prawie na pewno czeka i to już być może w najbliższych dniach. No ale oczywiście wydarzeniami, które nas interesują i emocjonują najbardziej są te związane z protestem przeciwko zakazowi aborcji. Zaczął się to dzisiejszy dzień od awantury w Sejmie. Widzieliśmy wystąpienie posłanek Lewicy, które usiłowały wymusić na marszałku Terleckim dołączenie do porządku obrad projektów kilku ustaw. Projekty ustaw zgłaszała również Platforma Obywatelska czy też Koalicja Obywatelska. No skończyło się to próbą blokowania mównicy, próbą jakby otoczenia prezesa Kaczyńskiego. Interweniowała Straż Marszałkowska, widzieliśmy to wszyscy. Marszałek Terlecki wykluczył z obrad Sejmu dwie osoby. No te sceny swoją gwałtownością sugerowały powtórkę wydarzeń z grudnia 2016 roku, ale nic takiego się nie stało. Porządek wrócił na salę obrad i Sejm w burzliwej co prawda atmosferze, no ale jednak przeszedł do dalszego procedowania. No i pewnie temu się jednak należy jakiś komentarz i ten komentarz już tu parę razy wygłaszałem. Otóż w takiej sytuacji, w której ta władza depcze w parlamencie swój mandat legalnej władzy, no już po wielokroć, tak łamiąc po prostu polskie prawo najwyższe, no ale również depcze ten drugi rodzaj mandatu, jakim jest no, mandat zaufania społecznego. Tak? Już ta władza wbrew temu mandatowi zwróciła się już bardzo otwarcie, popierając zakaz aborcji, no, którego w Polsce nie popiera niemalże nikt poza naprawdę skrajną i skrajnie marginalną grupą obywateli. Więc w tej sytuacji uczestniczyć w obradach władzy, którą no, w żaden sposób nie da się uznać za legalną, jest cokolwiek problematyczne. I wtedy, kiedy obywatele na zewnątrz budynku parlamentu krzyczą tej władzy, parlamentowi przecież również wypierdalać, no to ja nie wiem, czy człowiekowi przyzwoitemu rzeczywiście wypada bawić się dalej w coś, co jest ewidentną kpiną z demokracji, z parlamentaryzmu, czy w ogóle z szacunku do instytucji państwa. Pod Sejmem zresztą ta sytuacja doczekała się puenty ze strony no nielicznie tym razem tam zebranych demonstrujących osób. Otóż zdarzyło się tak, że po tych burzliwych zajściach w Sejmie część parlamentarzystek, zwłaszcza no, tych, które uczestniczyły w tych wydarzeniach, wyszła do protestujących. Została powitana brawami, ale kiedy rzuciły się w ich stronę kamery stacji telewizyjnych i odbyło się coś w rodzaju konferencji prasowych z obywatelkami i obywatelami w tle tych konferencji prasowych, no to posłanki usłyszały stanowczy sprzeciw ze strony protestujących. Zróbcie coś konkretnego do cholery, a nie urządzajcie sobie jak zwykle na naszym tle PR-owych, prasowych konferencji. I myślę sobie, że jest to no, jeden z bardzo licznych dzisiaj znaków czasu. To wszystko odbywa się na takim międzynarodowym tle, które jest bardzo charakterystyczne i dlatego o tym wspomnę. Otóż
W Stanach Zjednoczonych nominację senacką uzyskała pani sędzia Barrett, która jest w składzie Sądu Najwyższego, przesądza o takiej już bardzo zdecydowanej przewadze tych sędziów, których nominowała republikańska większość. Większość ta w Sądzie Najwyższym ma się tak jak 6-3 na korzyść republikanów. Jednym z pierwszych zadań pani sędzi Barrett w nowym składzie amerykańskiego Sądu Najwyższego będzie rozstrzygnięcie dotyczące Pensylwanii i odbywającego się tam głosowania korespondencyjnego. Sąd Najwyższy będzie miał mianowicie za zadanie określić, do kiedy mogą spływać te głosy, które będą liczone w oficjalnym wyniku. I sprawa ma oczywiście kluczowe znaczenie dla wyniku tych wyborów, ponieważ, jak wszyscy eksperci oceniają, mniej więcej 2/3 Amerykanów głosujących korespondencyjnie głosuje na Joe Bidena. Większość wyborców demokratycznych głosuje korespondencyjnie, więc określenie terminu, do którego te napływające głosy będą brane pod uwagę, ma krytyczne znaczenie dla wyniku wyborów. I to nie jest jedyna sądowa okoliczność, która ma znaczenie w wyniku tych wyborów, bo równocześnie amerykańska administracja obsadza składy sądów apelacyjnych w Stanach, a one stwierdzają lokalnie poprawność i ważność wyborczego wyniku. Ta sytuacja dla samych Amerykanów jest na tyle poważna i na tyle niepokojąca, że jak donosi dzisiejszy New York Times, odnotowano w Stanach zupełnie bezprecedensowy wzrost sprzedaży broni w sklepach z bronią. Jakby taki drugi element tego międzynarodowego kontekstu odbywa się tuż za naszą wschodnią granicą, oczywiście w Białorusi. Tam Swiatłana Cichanouska wezwała do strajku generalnego, który właśnie próbują Białorusini rozpoczynać w zakładach pracy. Spotykając się z represjami, tam są ludzie zwalniani. Trzymamy kciuki za wojujących już tak strasznie długo Białorusinów. Życzymy im powodzenia. Ale ten kontekst wiąże się z tą bieżącą polską sytuacją na dwa co najmniej sposoby. Po pierwsze, wreszcie w Polsce stało się to, o czym patrzyliśmy wzdychając, o czym myśleliśmy wzdychając, tęsknie patrząc w stronę Białorusi. W Polsce też wreszcie objawił się ten spontaniczny i bardzo masowy, żywiołowy ruch protestu, który jest dosyć podobny do tego białoruskiego, właśnie przez fakt swojej spontaniczności, przez taką sieciową strukturę, którą nikt w bardzo wyraźny sposób nie zarządza i która w związku z tym właśnie zyskuje dzięki temu na żywotności. Ale drugi powód, dla którego ten białoruski kontekst, zwłaszcza dzisiaj się zaznaczył, jest powołana przez Swiatłanę Cichanouską Rada Konsultacyjna. Otóż dzisiaj w Polsce odbyła się konferencja prasowa ogólnopolskiego strajku kobiet i to niewątpliwie jest bardziej doniosłym, politycznym wydarzeniem niż wszystko to, co widzieliśmy dzisiejszego poranka w Sejmie. Sformułowano listę postulatów. Część z nich jest oczywista. Wszystkie w zasadzie są w oczywisty sposób warte poparcia. Nie wszystkie bezpośrednio związane są z zakazem aborcji. Niektóre dotyczą na przykład odpolitycznienia Sądu Najwyższego, czy też nieskrępowanego wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. W ten sposób na całą listę żądań przetłumaczono ten postulat, który lakonicznie do tej pory wykrzykiwano na ulicy, krzycząc wypierdalać. Ale poza tym, w tym dzisiejszym oświadczeniu ogólnopolskiego strajku kobiet pojawił się właśnie projekt, cytujący białoruską sytuację, projekt powołania Rady Konsultacyjnej. I o tym chciałbym powiedzieć dwa słowa. Już nie tylko jako ktoś, kto z obywatelskiego punktu widzenia komentuje tę polityczną rzeczywistość, ale jako aktywista ruchu obywateli RP. Otóż chciałbym w imieniu obywateli RP oświadczyć dziękujemy. To było coś, na co czekaliśmy od paru dni i jesteśmy bardzo wdzięczni, że się doczekaliśmy. Bardzo popieramy pomysł powołania Rady Konsultacyjnej. Uważamy, że dzisiaj przywództwo w tej fazie ruchu protestu nie powinno być kwestionowane. To jest kobiecy protest, koordynowany, inspirowany przez ogólnopolski strajk kobiet i myślę sobie, że nikt poważny w Polsce tego nie powinien dzisiaj kwestionować.
Rada konsultacyjna natomiast, no to jest poza takim oczywistym, roboczym znaczeniem, no grona, które jest w stanie racjonalnie decydować o strategii, o celach, o szczegółowych postulatach i wszystkich tych innych rzeczach. Rada konsultacyjna to jest taki pomysł, który przez szeroką reprezentację zapewnia jakiś rodzaj mandatu społecznego zaufania. No bo jeśli mamy tę władzę wypierdolić i zająć jakiś pałac zimowy, no to musimy jeszcze wiedzieć, kto i w czyim imieniu to właściwie robi. Więc stało się bardzo dobrze. Obywatele RP deklarują, jeśli zostaniemy zaproszeni, bardzo chętnie weźmiemy udział w Radzie Konsultacyjnej, tej, której powołanie dzisiaj zapowiedziano. Natomiast tak czy inaczej, niezależnie od wszystkich okoliczności, bardzo serdecznie, wszystkimi swoimi siłami i na miarę tych swoich sił, będziemy i ten protest, i samą Radę wspierać, tak jak tylko potrafimy.